Siemanko, tutaj Daria i witam Was na kanale Darliwka. Dzisiaj kolejny kolorowy challenge i tym razem padło na kolor czerwony. Tak, ja za nim głosowałam, ale wielu z Was również i mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. I wiecie co? Znowu musimy jechać do sklepu, bo ja znalazłam czerwoną bluzę. Stasiek ma czerwoną bluzkę, ale Oliwia nie ma nic czerwonego. Nie no, ma świąteczną sukienkę, no ale teraz nie ubiorę jej w renifery. Pamiętacie, jak mówiłam Wam, że dostałyśmy specjalnie na te kolorowe challenge ze sklepu lolsurprise.pl, rainbowhigh.pl, możecie wpisać tak i tak, piękne laleczki Rainbow High juniorki i jak widzicie zostały nam tylko 3. No i dzisiaj będzie nam towarzyszyła właśnie ta Ruby Anderson, potem sobie ją otworzymy, ale Ruby będzie miała dzisiaj wyjątkową koleżankę, nie będzie sama i zaraz Wam pokażę, kto to będzie, a w sumie jak oglądacie wszystkie moje filmiki, to możecie się już domyślać. I kogo my będziemy miały dla Ruby? Szabany i Miss Aga. Miss Aga jest czerwona na maksa. No tutaj, ej, ale ona nie jest czerwona, ta Savannah. Ona jest czerwona. Nie jest. Jest lekko, bo nie było pewnie brązowego i takie dały. Czy to jest czerwone, ludzie? No jest. No dobra, ale chodziło mi bardziej o tą koleżankę. Otworzymy sobie ją w drodze, bo musimy jechać do sklepu po coś czerwonego dla Oliwki. Będziesz robiła unboxing w aucie? Tak. Miss Aga, pakuj się do auta. Ruby została w domu, dlatego że, jak już wiecie z moich challenge, z zielonego szczególnie, laleczki Rainbow High, szczególnie juniorki, są idealnymi pomocniczkami w robieniu tortów. A tak się składa, że mamy też misję specjalną, bo jutro mój tata ma urodziny i zrobimy dla niego specjalny czerwony tort. A teraz będzie pierwszy w historii unboxing w aucie. Oliwka otwiera lalkę Miss Agi. No dawaj, bo jestem ciekawa, jak ją wyjmiemy z pudełka. A ty też będziesz brał udział w czerwonym challenge'u? Tak. Tak? A co, już masz może czerwonego w swojej różowej torebce? Jest coś czerwonego? Nie, 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 dobra, to ja już cię nie męczę. No nasze pierwsze spotkanie na żywo, bardzo, ale to bardzo miło mi cię poznać. Ej, Oliwka mówiła, że ona ma takie mięciutkie włosy, no, na maksa. Jeszcze tutaj jest czapka, korona, no tak, korona musi być. W aucie najgorsze jest to, że z każdej strony jest inne światło, a ja tutaj chciałam sobie zrobić, o, pierwsze selfie z Miss Agą. Dojechaliśmy do sklepu i idziemy na poszukiwania czerwonej bluzki dla Oliwki, no i pewnie jeszcze jakichś czerwonych rzeczy, zabawek, może rzeczy na tort. Nasze szczęście jest po prostu tak widoczne, że nie możemy znaleźć żadnej czerwonej koszulki dla Oliwki. Byłyśmy już w Sinsay, byliśmy w H&M-ie i tak samo nic nie ma. No i co teraz, Oliwka? Co z twoim challenge'em? Na dół idziemy, na dół. Na dół? Matko Stasiek! Oliwka, trochę oszukałyśmy, bo tylko pudełka są czerwone. I jeszcze to jest. Kolejny sklep i co? Nie ma. Nasza ostatnia szansa to smyk. Zjeżdżamy na dół i może tam będzie... O, majowy uśmiech. No. Może tam będzie ta czerwona koszulka, bo jak nie, to się jakąś damską kupię normalnie. No. Słuchajcie, jesteśmy mistrzami windy po prostu, bo wyszłyśmy, winda się zamknęła, my nigdzie nie pojechałyśmy, wyszłyśmy i byłyśmy zdziwione, że jesteśmy w tym samym miejscu. No nie? Mhm. No i mamy coś, ale musisz ją przymierzyć, zobaczyć, czy jest dobra. No, gdzie jest przymierzenie? No nie wiem, zaraz znajdziemy. Zmiana planów, tutaj mamy taką fajną ze serduszkiem. Co jest napisane? Więcej miłości. Będziesz bił? Boksera chcę. Zobacz, Stasiu, jaki dinozaur. Oliwka, zobacz. Tak. I marmurik. Mamy czerwoną koszulkę, mamy czerwone auto, czerwonego dinozaura. Proszę bardzo, nie wiem, czy było ostro, czy nie. Czerwone babuki. Czerwone, daj mi spróbować. Te kuleczki takie są kwaśne, jak pękają. Dobre. My już... O Jezu.
My już w domu poprzebierane, bo jest taka fajna pogoda, cieplutko i tak dalej i bierzemy się do misji specjalnej, czyli robienia czerwonego tortu dla mojego taty na urodziny Ruby Anderson, bo wszystkie laleczki Rainbow High po prostu z serii juniorek ze sklepu rainbowhigh.pl zawsze nam towarzyszą na challenge'ach kolorowych, nie? Tak. No i okazuje się, że one są dobrymi pomocniczkami w robieniu tortu, ale jeszcze lepszymi w podjadaniu kremu, nie? Tak. Nawet usta sobie pomalowałam na czerwono, no taki, ja to tak nie lubię za bardzo koloru czerwonego, więc zrobiłam to tak, wiecie, tak delikatnie. Ale tu już widzę, że Oliwka wyciągnęła wszystkie po prostu czerwone rzeczy, no i tutaj jest nasza cukierniczka. Wpadajcie do sklepu rainbowhigh.pl, tam zobaczycie dosłownie wszystkie te laleczki, wszystkie najnowsze Lole, Rainbow High, no każdą serię chyba tam zobaczycie. No i my ogólnie cały czas sobie patrzymy tam i szukamy pomocniczek do naszych challenge'y. I wiem, że dużo osób pisało mi, żebym wzięła basen, żebyśmy kupili basen. No i ja już mam pomysł na ten challenge. Ale teraz zabieramy się za otwieranie Ruby Anderson, która musi poznać się z Miss Agą i obydwie muszą nam pomóc zrobić tort. Dobrze mówię? No i słuchajcie, widzieliście, że w Pepco wzięłam Oliwce taki fajny zeszyt z arbuzem i on tutaj ma normalnie nawet kieszonkę. Potem byłam jeszcze w jednym sklepie, kupiłam czerwone barwniki, kupiłam świeczki, tak, 48. No i tutaj mamy, co my tutaj mamy? Mamy malinki do dekoracji tortu, mamy truskawki i jeszcze, o, tu jest challenge dla Oliwki, będzie musiała wybierać tylko czerwone skittlesy. I to jeszcze musi zrobić to w jak najkrótszym czasie. Poczekajcie. Wzięłam też żelki, takie długie, czerwone i te są nadziewane, jakieś kable. Niebieskie. No, zielone mieliśmy i tu są kwaśne. Niebieskie też. Kwaśne paski, więc zaraz niebieskie będziemy... Niebieskie też mieliśmy. Będziemy, no wiem, chyba tak. Będziemy sprawdzać kwaśność. No a tutaj jeszcze są śmietany, czekolady i to jest wszystko na tort, więc bierzemy się zaraz do pracy. A jest do oklejania. Ale jak znowu będziecie podjadały, to ja tutaj mam broń dzisiejszą, poczekajcie. To jest dinozaur. To jest Staśka dinozaur. Dobrze, że to jest jego i mój. Tak? Tak. Poczekajcie, no a jak ja mam tutaj wsadzić tam na dół ten palec? No. Czekaj, o jest. I jak będziecie podjadać krem, to... Nie, bo ty jesteś mój. A wy pamiętajcie, że macie zostawić łapki w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, bo jak nie, to... Jak tam idzie? Pokaż ją, zanim ją otworzysz, ja tutaj chcę ją z bliska pokazać, tylko poczekajcie. Jakie ona ma oczy, Oliwka, widziałaś jakie piękne? Widziała. Ja cię kręcę. Ona z kosmosu ma. Z kosmosu, ale ładne, jaki makijaż brokatowy. No. I plecak, te plecaki są takie super. Dobra, to otwieraj, a ja już wyjmuję mikser. A potem w ogóle się poznała z innymi dziewczynami. No właśnie, musisz się poznać z tamtymi. No dobra, to otwieraj, a ja już szykuję wszystko na tort, mikser i tak dalej. Na początek rozpuszczamy sobie białą czekoladę i tutaj wrzuciłam jeszcze trochę takiej mlecznej, zwykłej, bo drugą białą czekoladę chciałabym zetrzeć, żeby udekorować też tort, ale w sumie to mogę jeszcze trochę dorzucić, bo nie potrzebuję aż tyle do tej dekoracji. Okej, więc zaczynamy sobie od ubicia śmietany, potem dodamy serek mascarpone i tą czekoladę jak się ostudzi i ja to myślę, że to będzie kolejny pyszny torcik. Chyba jednak będę musiała dorzucić całą tą białą czekoladę, żeby to trochę rozjaśnić, co mnie podkusiło, żeby wrzucać tą mleczną, to się zrobiło brązowe. Ciekawe, jak to zabarwi ten nasz krem. Zobaczymy. Tutaj mamy już ubitą śmietanę i gdzie ja wyniosłam serek mascarpone, gdzie ty jesteś? A tu się schowałeś, no to wrzucamy. Oliwka teraz wrzuca serek mascarpone, jest nasza pomocniczka, ale ją dopiero teraz wzięłam, bo zobaczcie, tu. Wszystko jest pochlapane, Oliwka tak samo jest pochlapana, zresztą widzieliście. I zaraz będziemy miksować i dodamy tą czekoladę, która zaraz się rozpuści. Ale fajna. No. Oliwka zamiast mi pomagać, to proszę bardzo, co robi? Mamy biszkopt, który upiekła moja mama, bo ja normalnie nie wiem. Cały czas jak próbuję zrobić biszkopt, to on mi potem tak plum robi. A ten jest taki, wiecie, mięciutki, fajny, więc musimy go przekroić i posmarować kremem.
Zobaczcie, jaką my tutaj mamy scenerię. Mamy dwie pomocniczki, Miss Age i Ruby Anderson. Mamy truskawy, mamy biszkopt, krem trzeba zaraz zrobić. Tam mamy tą czekoladę. Jeszcze mamy te malinki. Malinki, truskawki i musimy teraz połączyć czekoladę z kremem, potem dodać barwnika i pokroić trochę owoców, a na tą resztę co zostanie, to na torcik, tak dookoła ładnie. Tak, ładnie to będzie. Tak. Fajnie się zrobiło, bo nie jest to takie ciemne, jak myślałam, więc jak dorzucimy barwnika, to wyjdzie na pewno fajny czerwony kolor. O, a tu korona Mizagi się wpięła do barwników. Puszczamy teraz barwnik, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie ładny czerwony krem. No, pierdzi. Drugie zaraz dodamy, może nie będzie trzeba, może z tego się zrobi czerwony. Dasz radę? A już widzę to. O, już coś widać. Wpadłam na taki pomysł, że zmienimy challenge. Czemu? Wysypiemy tutaj te Skittlesy. W miseczkę chciałam powiedzieć. Mamy już Skittlesy w misce, są tam też czerwone i teraz kto znajdzie na ślepo czerwonego Skittlesa, dostaje dyszkę. Po jednej szansie mamy. Dobra, to uwaga, zamykaj oczy. No. Nie, no po jednej szansie było, teraz ja. No teraz ty mi zamieszaj. Nie, nie mieszasz. Nikt nie ma dyszki. Jeszcze raz mam. No dobra, jeszcze raz dawaj. A, to ty zamykasz, a ja zamknęłam, no. Wow, jestem mistrzem, udało mi się przekroić biszkopt na 3 równe części i teraz będzie trzeba to nasączyć, przełożyć kremem, jeszcze pokroimy owocki i będzie pęc, mamy drugą warstwę i znowu dużo kremu. Właśnie mamy zawał, bo wlazł do nas pająk. Ja go nie ruszę. Nie ruszę go. Nie ruszę go, bo on skoczy na mnie. Masz go ruszyć, bo się boję. O Boże, rusza się! Jeju, jaki my tutaj mamy bałagan. Słuchajcie, pokroiłam truskawki i teraz Oliwka ładnie porozkładaj tutaj na tym. Dobra, oje. Oho, oho! Zobacz, gdzie są. Pod kremem są. One tutaj na pewno coś już pożarły. No, dawaj z tym dinozaurem. Zaraz ich uspokoi. To musi być na środku. No dobra, rób jak chcesz. Na pewno będzie ładnie. Ej, proszę pani. Pani nie je tortu. Okej, obsmarowałyśmy już wszystko, czyli teraz czas na końcową dekorację. Ty nie będziesz dekorowa. No powiem wam, że mega wyszło, zobaczcie sami, jak to ładnie tam wygląda. Oliwka otwiera świeczki, no ale świeczki to jeszcze nie teraz, ale stwierdziła, że chce sobie otworzyć. Pokażę wam z bliska ten tort. Ej, on naprawdę jest piękny. Piszcie w komentarzach, kto by zjadł, ale rewelacja wyszła, Oliwka. W ogóle, no. To chcecie wiedzieć, jak mówię na mojego dziadka? No. Dziadunio Marunio. Dziadunio Marunio. No, mam nadzieję, że Dziadunio Marunio będzie zadowolony z takiego tortu. Włożyłyśmy torta do lodówki, niech to wszystko się fajnie ściągnie. Poczekajcie, muszę was przesunąć. A teraz będziemy testować żelki, a auto Stasia sobie odjechało. Proszę bardzo, jedź sobie. Dobra, i teraz jak ja mam te kwaśne. A ja mam nie. Oczywiście, o matko, ile tutaj jest tej posypki. Gdyby ktoś szukał... Ja spróbuję. Gdyby ktoś szukał żelek, to w Biedronce? Tak, w Biedronce, dobra, no to ty masz słodkie, a kwaśne. Dobra. Nie, tak właśnie też są dobre. No otwórz, zobaczymy, jak to wygląda w środku. Ej, no to! Twoje lepsze. O matko, no jakie to jest ten. No i tutaj fajne, że jest ta kieszonka. Mnie to interesuje jak strony. Wow. O, to chyba ktoś będzie się uczył pisać literek dużo. Nie, nie, w tym nie. No jak nie? Nic nie ma. Kasa jest! Ta kasa. O, tutaj tą wygraną dyszkę ci włożę. Będziesz miała. Proszę. Dobra. Bardzo. Jak mi przed nią włożyć, a już za mną podeszła. Ty masz krem we włosach, człowieku. Sorry. Czy to jest znak, że one się tak obiadły? Tak.
Nie. Nie? Bo ja myślę, że się tak objadły, że ich bolą brzuchy. No to co, my dziękujemy za oglądanie. Mam nadzieję, że kolejny kolorowy challenge, tym razem czerwony, bardzo Wam się spodoba. Zostawicie dużo łapek w górę, subskrypcję i dzwoneczek. I oczywiście piszcie w komentarzach, jaki kolor ma być następny, bo zostały nam żółty, pomarańczowy i czerwony. Różowy, czerwony był dzisiaj. Nie, jeszcze biały. Biały, cały dzień biało. No w sumie, no tak. To lalki się najwyżej zamówi jakieś. Nie? No. Tak zrobimy. Ej, ty będziesz miał, a ja no. Miał. O, no tak, na czarno, to Lady też będzie brał udział, no super się z nami. Ojej, autarz odjechało, tak. To jeszcze raz bardzo dziękuję za oglądanie i do następnego, hej! Hej! Hej. A ja już mam w głowie, powiem Wam, challenge na dworze, 24 godziny. W basenie też. W basenie też będzie, ale cii.